Właśnie otworzyliśmy w Warszawie nasze trzecie data center o nazwie Warsaw Free. W pierwszej fazie projektu nowe centrum danych będzie składało się z 475 szaf serwerowych. Naszym klientom zaproponujemy także ponad 1400 m2 powierzchni kolokacyjnej. Inwestycja o wartości około 34 milionów dolarów zwiększa przepustowość połączeń bezpośrednich na tym kluczowym rynku wschodzącym. Nowe centrum danych zostało zbudowane zgodnie z najnowszymi standardami w budownictwie data center. Jednym z innowacyjnych rozwiązań jest system przeciwpożarowy. W najnowszym centrum danych Warsaw Free IBX korzystamy z systemu gaszenia za pomocą mgły wodnej. Nasze centra danych w Warszawie tworzą gęstą sieć połączeń pomiędzy podmiotami z branży telekomunikacyjnej, dostawcami usług w chmurze i IT, czy usługodawcami na rynku finansowym. Dzięki Warsaw Free klienci uzyskują jeszcze lepszy dostęp do usług połączeń bezpośrednich, które umożliwiają bezpieczną, prywatną wymianę danych. Wartością dla klientów w Polsce jest szerszy dostęp do platformy Equinix. Jest to największa na świecie platforma bezpośrednio połączonych centrów danych i ekosystemów biznesowych. Poprzez nowe centrum danych klienci mogą korzystać również z zaawansowanych usług połączeń bezpośrednich, m.in. Equinix Cloud Exchange Fabric. Jest to rozwiązanie, które bezpośrednio, bezpiecznie i dynamicznie łączy rozproszoną infrastrukturę i ekosystemy cyfrowe na świecie. W marcu 2019 roku rozszerzyliśmy usługi w tym zakresie i udostępniliśmy klientom w Polsce połączenie między wszystkimi 36 rynkami na 5 kontynentach.